SCP recenzja. Cześć wszystkim, z tej strony Pio. Pierwsza rzecz, dzisiaj mam urodzinki, jest fajnie, jest super raśnie. Z okazji tego obudziłem się i dostałem bardzo piękny rysuneczek, naprawdę buziaki. Wszyscy jesteście genialni, potok życzeń, jak tylko powiedziałem. Ej, przypomniało mi się, jutro mam urodziny. Dziękuję wam za to całe wsparcie, które mi udzielaliście przez ten cały czas. To była świetna przygoda. No i trwa ona nadal, ponieważ dzisiaj będziemy recenzować pierwsze, najlepsze, najwspanialsze SCP, jakim jest SCP-PL-9999. Tak, takich rzeczy się nie zapomina. To nie jest oficjalne SCP, to jest tylko draft napisany w sandboxie, ale ktoś mi go ostatnio podesłał i stwierdziłem, że świetnym pomysłem będzie naprawdę sprawdzenie tego i przeczytanie tego. Tak. Jak jeszcze wrócę do artów, jeżeli macie jakiś pomysł na rysuneczek w konwencji mojej albo SCP, albo tego co nagrywam, zapraszam na grupę na Facebooku, ponieważ tam się dzieje art, albo na Discorda, bo tam się dzieje tekst i arty też. Tak więc zaczynamy! Przejdziemy do recenzji SCP. Niszczyciel SCP, SCP-PL-9999. Klasa podmiotu, bezpieczny, zmieniono na Taumil. No dobra, okej, od razu z grubej rury. Dobra, sprawdzimy. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-PL-9999 nie może być przechowywany w pobliżu ani wnętrzu jakiegokolwiek SCP. To ma sens? Zazwyczaj się nie przechowywuje SCP w wnętrzu innych SCP? Okej. Sam musi być przechowywany w pokoju o wymiarach 5 metrów na 4 metry, a ściany muszą być wzmocnione 30-centymetrową warstwą materiału pochłaniającą energię energetyczną. Pochłaniającą energię energetyczną. Tamten stary Ukrainiec miał jednak rację, prąd jest w powietrzu, energia energetyczna jest w powietrzu, energia energetyczna jest w 30-centymetrowej warstwie ściany. Zabrania się także obserwowania go przez jakiekolwiek kamery i stanowiska obserwacyjne. Przechowywalnia podmiot ma mieć stały dostęp do światła o wartości 2,5 luksa. To jest mało, ale dobra, okej, rozumiem, że w sumie jeżeli wyjdzie prąd w całym ośrodku, to jednak warto minimalną energię dać. Energię energetyczną, oczywiście. Przechowalni musi co najmniej pilnować 3 pracowników MTF. Czekaj, MTF. W sensie MFO, w sensie mobilnych formacji operacyjnych. W sensie tego czegoś, w sensie chcesz tam dołączyć najlepszych z najlepszych fundacji, tylko po to, żeby pilnowali to coś w prawie całkowitym mroku. Nie no, okej, tylko wiesz, pisze się jakich. Pisze się konkretną formację. Ale dobra, okej, dobra, załóżmy, że chodziło ci o strażników, zwykłych strażników. To ja to przyjmę. A dostępu do podmiotu jest zabronione zmieniono? Tylko w wypadku testów i kontroli stanu technicznego przechowalni. Wszelkie zauważone zniszczenia proszę zgłaszać do doktor T. Błagam, powiedz proszę, że to jest doktor Trebuchet. Doktor Trebuchet był w SCP-811. To jest najlepszy doktor na świecie. Naprawdę, doktor Trebuchet na prezydenta. Nie jakieś tam Brighty, Klefy, czy inne kondraki. Doktor Trebuchet. Najlepszy doktor. Uwaga! W przypadku kontaktu z SCP-682 należy zneutralizować oba podmioty. Wiesz, kolego, jest taki mały problem, że SCP-682 słynie z tego, że nie da się go zneutralizować. A co do twojego podmiotu? Niestety też sądzę, że takich podmiotów nie da się zneutralizować. A naprawdę, chciałoby się. Notatka dr Trebucheta. Mam nadzieję, że już nie ucieknie, bo to niemożliwe, żeby jeden z sycypy miał już przygotowane #... przechowywalnie. Czyli za każdym razem jak ucieka, to robicie mu nową przechowalnię, bo z tamtej uciekł? Aha. Nie do końca to rozumiem. Ale może to jest twój geniusz, może to jest geniusz autora. Opis. SCP-PL-9999 to zwyczajny humanoid. Okej, okay, dobra, rozchodzimy się. Dobra, case closed, wszystko wyjaśnione, zwyczajny humanoid, dziękuję bardzo. Cue the outro.
Dobra, coś tu jest więcej. Znaleziony w 18 kwietnia 2000 któregoś roku. Ale fajnie, w mojej urodziny, akurat dzisiaj. Może dzisiaj go znaleziono. Może ten raport przewidział przyszłość. I tak naprawdę dzisiaj dopiero to się wydarza. Wow. Okej, this is epic. Podczas jednym z... mój Boże. Ja pomijam wszystkie błędy jakby ortograficzne i stylistyczne, ale... no, można się postarać. Podczas jednego z testów na SCP-106 jako personel klasy D. Podczas tego testu zauważono, że SCP-PL-9999 mógł jako jedyny w placówce. Mógł jako jedyny ręcznie. SCP-106. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie wiem, co ty tam chcesz ręcznie robić ze SCP-106, ale mam wrażenie, że to nie jest coś, w co ja bym chciał się zagłębiać. A w co ty się ręcznie zagłębiłeś już trochę za głęboko. Maska mi pękła, prawda? Notatka. To niemożliwe. Przepraszam, bez znaków interpunkcyjnych powinno się to przeczytać tak. To niemożliwe, próbowaliśmy tego dokonać już w przypadku wielu osób z nadzwyczaj wysokim wiekiem, ale i tak to nie wychodziło. To jakim cudem ten człowiek mógł tego dokonać? Polska Fundacja SCP próbowała ręcznie 106. Po wielu testach na podmiocie okazało się, że jest on zdolny do nauczenia się czynności niemożliwych dla innych ludzi. Między innymi napisania tak gównianego SCP, jak to... Między innymi pokazał nam to incydent 99991 i 99992. Po tych incydentach wykształcił kolejne umiejętności, między innymi usunięto. Umożliwiało mu to czasami skutecznie usunięto się lub usunięto różne SCP. Był także incydent 99990, w którym prawie doszło do usunięto SCP-173. Doszłoby do tego, gdyby nie reakcja specjalnych oddziałów usunięto. Wiesz, mam wrażenie, że możesz napisać opis i usunięto, identyfikator i usunięto. Cały twój raport w ogóle można usunąć. Ja jestem naprawdę skory do tego. Ale dobra, mamy opisy tych całych incydentów, więc ja z chęcią przeczytam, co tam usunięto konkretnie. Incydent 99991. Po odkryciu możliwości SCP-PL postanowiono go wystawić, usunięto podmiotu SCP-212. Po przygotowaniu SCP-PL-9999 okazało się, że SCP-212 zaraz przed wykonaniem usunięto... Nie umiem tego czytać. W sensie to jest tak trudne do przeczytania. Skrócę to, co mogę. Wtedy doktor R, kierująca tym testem, postanowiła odwołać test. Okej, fajnie. Czy doktor R to doktor Reitz? Bo to... nie wiem, jedyna kobieta doktor, którą znasz? Spoko, ja też tylko ją znam, więc luzik. Notatka doktor Reitz. To dopiero. Nie widziałam nigdy człowieka, który jest zdolny uniknąć kontaktu fizycznego lub psychicznego z SCP. Naprawdę? Ja ci pokażę sztuczkę. Ja w tym momencie unikam kontaktu fizycznego i psychicznego z SCP. W ogóle kontakt psychiczny. Co rozumiesz przez kontakt psychiczny? Nie może się połączyć z nim telepatycznie? Mam wrażenie, że twój raport jest jakimś agentem memetycznym, który sprawia, że moje punkty IQ spadają coraz niżej i coraz niżej. A moje dwie ostatnie szare komórki patrzą się na to i się śmieją. Incydent 99992. Po nieudanym incydencie 9999. Jak może być nieudany incydent? Może być nieudany eksperyment? Ale incydent sam z siebie jest nieudany. Znaczy, niekoniecznie nieudany. Incydent może przynieść jakieś pozytywne skutki, ale incydent nie jest planowany. Nie planuję incydentu. Nie wiem, może twoi rodzice... Dobra, to zachodzi za daleko, ale wiecie, o co chodzi. Doktor Trebuchet postanowił usunięto za pomocą SCP-PL-9999, SCP-1048-A, SCP-1048-B i SCP-1048-C. SCP-PL-9999 został wprowadzony do ośrodka 24, tam gdzie po raz pierwszy zobaczono SCP-1048-A. Usłyszano tylko przeraźliwy pisk, jeden z personelu klasy D zobaczył usunięto SCP-1048-A. Nie wiem, co tam się dzieje, wiem tylko, że coś się usuwa. Nie jestem pewien, czy SCP-PL-9999 nagle nie stwierdził, że nie zrobi czegoś ręcznie z tymi misiami SCP-1048, ale boję się, że tak, boję się, że po prostu SCP-PL-9999 to jest seryjny gwałciciel, który ręcznie usuwa SCP. Może o to ci chodziło, kiedy pisałeś w tytule niszczyciel SCP. Może chodziło ci o niszczyciela odbytów. Może i tak. Notatka. Ten SCP jest niebezpieczny. Kto wpadł na taki pomysł, żeby umieścić go z SCP-682? Nie rozumiem tego, czemu doszło do tak usunięto. Przecież prawie go wypuścił. Nie, oni nie mogą się już nigdy spotkać. Koniec. Co ja właśnie przeczytałem? Drogi autorze, jeżeli to oglądasz, mam do ciebie parę słów krytyki. Konstruktywnej, mam nadzieję.
Żeby nie było tak, że tylko zjadę pracę od góry do dołu i nie przyczynię się do rozwoju. Ale usuwanie połowy kontentu z twojej pracy nie wpływa znacząco na jej jakość. Usuwanie i redagowanie w taki sposób raportów zazwyczaj ma czemuś służyć. Ma służyć pobudzeniu wyobraźni czytelnika, a nie ma jedynie sprawić, że no dobra, nie wiem co tutaj wpisać, to usunę. Nie może też dojść do takiej sytuacji, że usuwamy całe akapity, nie dając sygnałów, o co może chodzić. Mam wrażenie, że miałeś jakiś zamysł, ale po prostu to ocenzurowałeś i powiedziałeś, domyślcie się. To tak nie do końca działa, to tak jak ja bym usuwał swoje filmy po 5 minutach i mówił, no dobra, domyślcie się, o czym był film. Fajny był, nie? Subskrybujcie. Druga sprawa, wplatanie w to SCP anglojęzycznych i tych mega popularnych. Come on, come on. Czy ja w każdym filmie walę doktorem Brightem? Czy ja w każdej miniaturce walę doktorem Brightem? Dobra, robię tak, przyznam się. Ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby był clickbait. Jakby nie mam każdego filmu o doktorze Brightie, jak niektóre osoby mają. No i sam koncept. Taumiel, który jako jedyny ręcznie SCP-106. To nie może się skończyć dobrze. Powiem ci tyle, to nie może się skończyć dobrze. Koncept sam w sobie, jako niszczyciela SCP, jest bardzo ciekawy, ale też bardzo wybrakowany. W sensie, musisz na początku mieć konkretny dowód i konkretny SCP, z którym współdziała twój tworzony SCP. Wtedy to ma jakiś sens, jeżeli dowiódł wcześniej, że dobra, okej, ten SCP jest niebezpieczny, potrafi zniszczyć to SCP. Musimy go zabezpieczyć, albo użyć go do niszczenia bardzo niebezpiecznych SCP. Wtedy to ma sens. Z twojego raportu dowiedziałem się, że ręcznie SCP-106, że trzeba zniszczyć 682, kiedy się spotkają. Dowiedziałem się, że jest zwykłym humanoidem. Żadnego konkretnego opisu, jednak opis musi zawierać opis. Po prostu popracuj nad konceptem. Nie oszukujmy się. Masz szansę napisać dobrego SCP. Tak, i w sumie to by było na tyle. W sensie, oceniam to SCP. Pomysł? W skali od 0 do Illuminati 3. Wykonanie w skali od ramen do fanfika Tokyo Ghoula 0. Tak więc to było SCP Review. Ja jestem Pio i widzimy się w kolejnym gównianym filmiku. A subskrybujcie, nie? #subtopio